Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj szybki przepis na oliwy smakowe. Potrzebne składniki: oliwa z pierwszego tłoczenia w ładnych buteleczkach, olej z pestek winogron, kolorowy pieprz, świeży czosnek pokrojony w plasterki oraz przyprawy ususzone. Najlepiej jakbyśmy z wojaży jakichś zagranicznych wracali i po prostu kupili takich liści laurowych ususzonych, rozmarynu, tymianku, estragonu, oregano, czombru i po prostu nasze ususzone te ziela będziemy wsadzać do naszych buteleczek przyszykowanych. Jak tu widać w tej pierwszej butelce, tu mamy jakieś 10 listków laurowych, jakieś 10-12 ziarnek kolorowego pieprzu i dwa ząbki czosnku pokrojone w plasterki. I tak resztę podobnie robimy. Tu mamy oliwek z pierwszego tłoczenia i jako ziele tu jest tymianek. Należy patrzeć, żeby po prostu gałązki nie były za grube, dobrze ususzone, no i nie za dużo, bo olej może nabrać jakiegoś niesmacznego smaku. I tutaj także mamy. Butelki muszą być dobrze zamykane i najlepiej przechowywać w ciemnym miejscu. I to tyle. Dziękuję Państwu za uwagę.